Cześć, witajcie widzowie i górnicy. Kłania się wam, jak zawsze, Baksik. W dzisiejszym tu materiale prezentuję złożoną kolejną nową koparkę dla nowego górnika Marcina. Pozdrawiam cię, górniku. Moi drodzy, zbudowałem tą koparkę na tych nowych kartach RTX-ach 30. Tu mamy na pokładzie 70. Producent tych kart to Zodtac, wersja Gaming Twin Edge. Bardzo dobre karty, dosyć mocno wydajne i powiem tak, moja opinia pewnie na sam koniec wyrażę tutaj tego całego materiału, ale na wstępie mogę powiedzieć, że bardzo niesamowicie mnie zaskoczyły te karty. Ale to wszystko po kolei. Najpierw to, co tutaj dalej mamy? Mamy tu na platformie zbudowanej ta koparka plus MSI Gaming plus Mach B450 płyta. Klasycznie, jak zawsze tutaj, co pokazuję w poprzednich materiałach, budujemy na tej platformie z procesorem Ryzenem. Tu akurat Marcin sobie zafundował 3600, aczkolwiek można było założyć 1600. Do tego mamy w pamięci dwa razy po 4 GB, tak jak tutaj gdzieś postaram się podjechać, dwa razy po 4 GB Hyper Fury X CL15 3000 MHz. System chłodzenia do procesora, tak jak widzicie, Fortis trójeczka założony, no dosyć dobrej klasy już system chłodzenia. I dwa zasilacze, tu zafundował sobie Marcin, Corsarze HX 1200 Platyna, każdy z nich. Dosyć mocne zasilacze, wydajne. No, myślałem, żeby założyć tutaj jeden i dorobić odpowiednią ilość kabli, bo te karty, tu podjadę wam bliżej kamerą, te karty, moi drodzy, mają podwójną sekcję zasilania. O, tutaj spróbuję jakoś podjechać, proszę pokazać. O, mamy podwójną sekcję zasilania, dwa razy po 8 pin, więc no, z jednego zasilacza zabrakłoby mi ilość kabli, więc musiałbym dorabiać te kable z jednego zasilacza, ale to wszystko było do ogarnięcia, żeby to inaczej zbudować i na jednym zasilaczu spokojnie by te karty mogły pracować. W tym przypadku Marcin zdecydował, że woli założyć dwa zasilacze, bo już zafundował sobie je, więc no, założyliśmy obydwa tutaj i są zmostkowane, tak jak tu widać, założone wszystko. Działają bardzo dobrze, no nawet nie są obciążone w sumie w 50%, bo te karty nie są jakieś bardzo poboroprądne. Pobór prądu na tych kartach jest między 120 a 125 W, więc nie jest to jakiś pobór bardzo dosyć wysoki, jak na kartach 3080 czy 3090. No tamte karty mają dużo większą poboroprądność w trakcie pracy kopania. Co tutaj? Kable, tak jak widzicie, już klasyczne do Ryzenów, jak najbardziej to wszystko jest wymienione. Są tu wprowadzone już te moje nowe okablowania, proszę. Mam tu wprowadzone, tu idą z jednego zasilacza dwie karty, a tu z drugiego zasilacza idą cztery karty zasilane Ryzery. I Ryzery 09S Professional, te czarne, jak najbardziej tu już mamy założone pod każdą kartę do tej kopareczki. Stabilna, wydajna, bardzo fajna kopareczka wyszła i za chwilę będę wam chciał przedstawić testy jak najbardziej tej całej zabawki tutaj nowej do miningu dla Marcina, którą zbudowałem i wydaje mi się, że będzie to niezła ciekawostka do zbudowania dla was, jeśli będziecie mogli zdobyć takie karty, oczywiście tutaj te RTX 3070 Zodtaca. Jak do tej pory zawsze Zodtaca uważałem gdzieś za raczej taką słabą firmę pod względem budowy samej technologii kart i miałem raczej sceptyczne uczucia w stosunku do tej marki, że te karty są dosyć z jakiejś tam słabszej jakości, nie nadające się bardzo do miningu. Powiem wam, że bardzo zaskoczyły mnie pozytywnie, więc będą efekty na wstępnym ujęciu, pokażę wam, jak się prezentują te karty. Zobaczcie sobie, ten system chłodzenia jest dosyć nawet duży, prawda? Wentylatory obydwa, jeden i drugi jest duże, są tutaj założone. No, chłodnica nie jest aż tak bardzo masywna,
tej karty, gruba, żeby była aż w takiej, prawda, dużej powierzchni. I sama karta, zobaczcie, jak jest króciutka na tym stelażu. Też musiałem, prawda, tutaj ustawiać troszeczkę belkę podporową, żeby te karty, no, miały podparcie od tyłu, żeby się, prawda, nie upadły mi tutaj na podzespoły, dalej na tej, prawda, stelażu i na tej platformie na dolnej. Więc porównując to do innych kart, które aż wystają tu za tą linię, prawda, końca stelaża, no to te nawet nie dotarły do tej linii, bo ten stelaż jest dosyć głęboki, bo ma 32 cm głębokości, więc tutaj, no, one są dosyć, widzicie, króciutkie. Ale powiem Wam, że ten system chłodzenia jest niesamowicie wydajny i daje dobrze sobie radę w efekcie kopania już tam bezpośrednio różnych innych coinów. Więc tu mam wentylator z zasilacza, więc no, każdy tutaj system dwóch wentylatorów w zasilaczu mamy nadmuch, tu z jednej strony idzie na płytę, a z drugiej strony idzie tutaj na zewnątrz. Fajna koparka wyszła, dosyć wydajna, niskopoworoprądna i bardzo efektywna w pracy. Więc my, drodzy, w kolejnym ujęciu będziemy widzieli, jak to już pracuje, jak zacznę robić oczywiście dalsze ujęcia efektów pracy, testów tej całej kopareczki. W tle, tam z tyłu, widzimy koparkę złożoną dla kolejnego innego nowego górnika, dla górnika Pawła. Pozdrawiam Cię, górniku. Jest już ona złożona, cała konfiguracyjnie przetestowana i pierwsze testy przez kilku godzin pracy na tutaj, prawda, HiBOS-ie, no, wyszły rewelacyjne. Bardzo dobry efekt, prawda, tej koparki. Mam tutaj 6 kart Game Wardów, tutaj są Fantomy RTX 3070. Będzie to temat na kolejny, oczywiście, materiał na kanale. Dorobione są już okablowania do tej maszyny, tak jak widzicie. No bo chciałem tutaj podłączyć to na jednym zasilaczu. Jest tutaj ChipTech właśnie 1350. Więc spokojnie ten zasilacz zasilił nam te wszystkie 6 kart na pokładzie i dał radę spokojnie obsłużyć nam te karty. Tylko tyle, że ilość kabli była za mała, więc musiałem przerobić okablowanie od góry i teraz to wszystko w pełni, prawda, pracuje, a przed to górnik zaoszczędził dodatkowe ponad 1000 zł, 1100 zł w tej chwili kosztuje bynajmniej taki zasilacz, do oczywiście dalszej jak najbardziej inwestycji, czyli obniżyliśmy koszty, a zyskaliśmy dużo lepsze efekty. Ciekawostka w tych kartach będzie niesamowita. Mamy tutaj Dual BIOS, tak, NVIDIA. Po raz pierwszy spotkałem się z czymś takim. Zobaczcie sobie, jest tutaj przełącznik na każdej z tych kart Dual BIOS-u. Przełączamy z trybu Eco na tryb Turbo. GameWare coś takiego wprowadził w swoich właśnie tych wyższych flagowych już kartach graficznych i poczytałem sobie i przetestowałem. Jest różnica. Powyżej 1 MHz jest więcej, jak przejdziemy na wersję Turbo. Wtedy, no, lepsze są efekty, bardziej są stabilniejsze karty i oczywiście praca jest zupełnie inna, więc ciekawostka, nie tylko Radeony mają system Dual BIOS-u, tam jak Szafiry, czy XFX-y, czy też jakieś jeszcze inne marki tam wprowadzały te Dual BIOS-y w swoich Radeonach. Nvidia też poszła tym krokiem do przodu i w RTX-ach tych najnowszych pojawiły się systemy Dual BIOS-u. Więc dosyć ciekawy temat, jak dla mnie troszeczkę innego, nowego, prawda, zaskoczenia. Będzie o tej maszynie i całej kopareczce, prawda, film następny, który będzie prezentowany w kolejnym już materiale. A dziś skupiamy się na tej koparce dla górnika Marcina, którą dziś prezentuję właśnie na kartach z Zotacach Gamingach Twin Edge RTX 3070. Więc już przechodzimy do testów bezpośrednio z drugiej pracowni. Moi drodzy, jesteśmy w drugiej części już pracowni. Tak jak widać, koparkę uruchomiłem na stałym tutaj blacie testowym. I co mianowicie tam się tu wyświetla na HiBOS-ie? 6 kart RTX 3070 GeForce się zgłaszają. I cóż tu mamy?
Posłuchajcie przede wszystkim jedno. Cisza. Dosłownie pięknie to pracuje. Dwa wentylatory, które spodziewałem się, że nie dadzą rady. Ustawiłem tutaj na każdej z tej kart po 60% pracy mają obrotów. I to mnie tutaj najbardziej zaskoczyło. Ta cisza, ten mruk, taki, prawda, takie brzęczenie jedynie, można by to porównać, do takiego przyjemnego brzęczenia tymi wentylatorów w pracy, to jest coś naprawdę przyjemnego dla ucha. Niedokuczliwy dźwięk, nie jakiś tam bardzo rozpraszający, nawet tak jak tutaj w pracowni w ciągu dnia mam włączoną tą koparkę w fazie testów, to mogę w pełni funkcjonować i pracować. Wentylator na procesorze też jak najbardziej tutaj pięknie funkcjonuje i no dosyć przyjemny, prawda, urok pracy tej koparki jest naprawdę coś bardzo, bardzo wygodnego do domu, przynajmniej tutaj te karty, polecam je, bo spodziewałem się, że będą bardzo niezbyt, prawda, przyjaznie tutaj wentylatory pracowały ze względu na to, że są tylko dwa i te dwa no może będą za małe, żeby dały radę schłodzić te całe karty. Tym bardziej, że te karty, tak jak widzicie, mamy dosyć mniejsze, jak pokazywałem w poprzednim ujęciu, więc tutaj no, jestem pozytywnie, niesamowicie zaskoczony. Ale to okej. Zaraz zrobię sobie tutaj dla Was testy. Zobaczcie, tylko podświetlane jest logo u góry oczywiście tej każdej karty Zodtac. Mamy tutaj z napisem Zodtac Gaming. I tutaj w sumie tyle się kończą te podświetlenia na tym, każdej tej karcie. Reszta to jak zawsze risery są podświetlane. Dół już nie ma żadnych oświetleń LED-owych. Wentylator na procesorze też jest dosyć duży. Tak jak widzicie, tu jest 14 cm średnicy, więc robi tutaj dość dobrą pracę w systemie chłodzenia. Ok, ja już sobie wyłączę monitor, bo nie będziemy oglądali tutaj na monitorze, tylko spróbuję sobie już ustawić gotowiec na samo wydobywanie Ethereum, żebyśmy zobaczyli, jak ta maszyna nam w pełni będzie pracowała. Okej. Poczekajcie, kamerę poprawię. Okej. Ja tutaj już włączyłem wcześniej troszeczkę koparkę. Zobaczcie, czas pracy minera był ponad godzinę i 16 minut i było 100% przez tę godzinę akceptacji przez T-Rexem też ustawione wydobywanie na tych wszystkich 6 kartach, więc w pełni bardzo dobrze karty nam tu się sprawowały. W tej chwili przełączyłem się na nowo do kopania Ethereum na innego pula i za chwilę zrobimy sobie testy, jak ona pracuje nam, ta cała platforma koparki. No oczywiście procesor jest na ten moment będzie wyłączony i jedynie będą tylko karty nam pracowały. Mamy 43 sekundy, już się uruchomienie minera. Z wszystkich 6 kart, zobaczcie, 372,5 megahesza. Po 62,1415, no jedna ma 61,80 megahesza. I te, tak jak widzicie, wentylatory ustawione na 60% i temperatury od 42 do 58 stopni. Przedział temperaturowy na kartach dosyć bardzo, bardzo elegancki. Jak tu mamy karty? Prezentują się tu, mamy RTX 3070 Samsungi, DDR6 i mamy firmę Zodtac, się zgłasza nam w każdej karcie. Sterowniki 455.45.01, płyta z BIOSem H70 i Ryzen 5 3600, 12 wątków, 6 rdzeni. Najnowsze wersje wszystkich driverów, w sumie tutaj zostawiłem te wcześniejsze, ale najnowsze aktualizacje do Hive'a są poinstalowane. I tutaj co mamy? Mamy tutaj ustawione Core -250, memy po 2550 i voltaż dałem po 122
waty, prawda, na każdą kartę. Odświeżmy jeszcze raz. Mamy odczyt poprawny cały czas. 372,5 MHz, a tak jak widzicie, zużycie energii tu podaje nam HiveOS 732 W, więc spróbujmy sobie sprawdzić, ile zużywa nam ta koparka przy wydobywaniu czystego Ethereum. Mamy 835,36 W. Liczmy 836 W na obecną chwilę. Zużywa nam tutaj te 6 kart RTX-ów 3070 firmy Zotac, wersja gaming Twin Edge. Powiem, że naprawdę bardzo ładny wynik, ale kultura pracy tych kart, no to jest naprawdę coś sympatycznego i przyjemnego dla działania tą maszyną w domowym zaciszu, jakie tam każdy z Was u siebie ma. Bardzo fajnie te karty, zobaczcie, jak mamy dużo przestrzeni pomiędzy kartami. Powietrze pięknie nam tutaj może się dostać do wszystkich tych, każdych z jednej z kart, dlatego że one są dosyć, mają węższą budowę tutaj konstrukcyjną i więcej mają przestrzeni między sobą, bo na stelażu mamy około tak 12 cm rozstąp pomiędzy kartami i jest dosyć już tutaj duże są przestrzenie. Na innych kartach, jak mają grubsze te systemy chłodzenia, no to wtedy zajmują w sumie 3 jakby sloty, a te zajmują maksymalnie 2 sloty. I ciepłota karty, no to no nieodczuwalna. Chłodne. Na każdej karcie temperatura normalna, bez żadnych tam jakichś bardzo podniesionych temperatur. Więc bardzo sympatycznie, prawda, działające każda z kart tej firmy Zotac. Ok, zerknijmy teraz, co się dzieje tutaj nam na Hive'ie. I już sobie patrzymy. No dalej mamy, T-Rex już zaakceptował 100%, tak jak widzicie. I mamy tu 372,5 MHz. Powyżej 62 MHz spokojnie nam pracują te karty. Mnie udało się wyciągnąć na tych kartach 60, prawie 4 MHz, ale to już jest takim mocnym, dużym prądem i mocnym już takim wysileniem tych kart. Więc nie chcę tutaj ustawiać tych konfiguracji, bo nie o to chodzi, żeby je tutaj mocno bardzo przyciskać, bo bardziej interesuje nas stabilność i prawda, w pełni komfortowa praca każdej z tej kart. Ok, ja sobie zatrzymam w tej chwili minera i zrobimy sobie kolejny test już na tutaj wydobywaniu, na Nighthashu. Weźmiemy sobie Bima akurat na uwagę tej, prawda, konfiguracji pracy. No ja się muszę przełączyć tutaj na ten OC Bimowe. No zobaczymy. I już się ustawiają na... Będziemy wydobywali to mini Z-em otóż na Nighthashu platformie, jak najbardziej, tak jak w poprzednich materiałach, bazuję na tym, bo żeby te testy udawało mi się zrobić w miarę czytelne i przejrzyste, to tutaj właśnie chcę zrobić tutaj na tej platformie Nighthashowej. Mamy już pierwszy odczyt. Proszę bardzo, BIM już się pojawił. BIM wersja 3, 210,8 hasha. Z każdej karty od 30 w sumie 2 do 35, prawie 36 ponad, prawda, haszy. Karty jeszcze się pewnie tutaj poczekajmy, niech się nam ustabilizują i ustawią. No, mamy teraz 207,2 hasha. Moi drodzy, zerknijmy na ustawienia zegarów, jak to zrobiłem. 150 na Core, minus 500 na MEM i po 125 dałem na każdą kartę na prądu, prawda, watów. Jeszcze raz, niech się nam odświeżą. 210 i jeszcze nie mam 100% potwierdzeń, ale za chwilę pewnie nam Nighthash stwierdzi, że już jest wszystko poprawnie. 34, 35, 36 i 33 hasha z każdej karty. HiveOS podaje nam 749 W.
Nie, zerknijmy na wattomierz, ile mamy podawane tu wartość. Tu mamy 858-860. W tym przedziale zużywa nam energii elektrycznej te 6 kart przy wydobywaniu tutaj BIMA. Kultura pracy tej każdej karty cichutko, bardzo, bardzo płynnie pracują nam fajnie wentylatorki. Ciepłoty nie czuć aż tak, żeby tutaj emanowała z każdej tej karty. Można to spokojnie sobie w domowym zaciszu oczywiście postawić. Już, zobaczmy, co się tutaj dalej nam dzieje. Mini Z jest aktywny, pracuje 208,9 hesza. No nawet troszeczkę się wynik nam poprawił, tak jak widzicie, przez to, że miner cały czas kalibruje jeszcze nam całe te wszystkie 6 kart na pokładzie. No już pracujemy 2,38 minuty. Zatrzymam sobie tutaj minera i zrobimy mianowicie kolejny inny test. Zrobimy sobie Kavpov, czyli będziemy chcieli wydobywać sobie Ravencoina. W tym przypadku też do Nighthasha oczywiście. Już przestawię sobie na automatyczne. OK. I już nam OC się będzie ustawiało teraz wedle zaleceń. Poczekajmy. O, mamy już, zobaczcie, T-Rexem wydobywamy to na platformie Nighthashowej, czyli będą te Ravencoina będziemy wymienianego mieli do, w tym przypadku, do oczywiście BTC Bitcoina i karty już nam się będą zaraz kalibrowały tutaj w odczycie. Jeszcze się nie uruchomiły w pełni na poolu. Chwilę dajmy czasu. Jest, już ruszył. Nawet T-Rex ma 100% zaakceptowanych już potwierdzeń. Proszę. I tutaj mamy już 139,8 megahesza. W tej chwili z wszystkich 6 kart o 20, w sumie 20,87 do 24 powyżej i pół nawet megahesza z każdej z tych kart. 139,5 megahesza. Jak ustawiłem sobie parametry tu zegarów, dałem Core 150, MEM 1500 i waty po 125 watów na kartę. Już chwilka, jeszcze dalej mamy to samo, 139,5 megahesza. Zużycie energii 750 W podaje nam HiveOS. Idźmy na wattomierz, ile nam wychodzi poboru prądu. 855 w tym przedziale, 855 możemy liczyć spokojnie watów przy tych ustawieniach i wydobywaniu tutaj Ravencoina, czyli w algorytmie Kavpov na Nighthashu spokojnie możemy sobie to wydobywać. Dobrze, ja spróbuję tutaj jeszcze raz odświeżyć, żeby zobaczyć, co się dzieje. O, nawet się nam wynik poprawił, zobaczcie, 141 w tej chwili nam osiągnęły karty Zottaki RTX 3070, mamy 141 megaheszy w kopaniu Ravencoina. Ok, ja sobie znowu zrobię zatrzymanie już tego testu i zajmiemy się kolejnym testem, a kolejny test zrobimy sobie do Cukato 32, czyli Green wersji 32. Będziemy wydobywali też na Nighthashowej platformie Gminerem. Poczekajmy, niech się nam przełączą karty. O, już są przełączone, zobaczcie. Szybko, płynnie, bez żadnych jakichś tam przygód po drodze. Mamy Cukato 32. 3,400 hesza. Od 500 w sumie 40 do 590 z każdej karty heszy.
jeszcze raz odświeżam. Dalej mamy te same wyniki. Zobaczcie temperatury. 44, 56, 52, 58, 56 i 58. Wentylatory 60% cały czas mają ustawione te karty. Jak mam ustawione w tej chwili, prawda, parametry konfiguracji? No tutaj podaje nam HiveOS 130 na Core, MEM 1200 i napięcie dałem voltaż na każdą kartę 125 W. Zużycie tutaj HiveOS nam podaje 745 W, że takie nam w tej chwili podaje zużycie energii, cała koparka. Ok, idźmy sobie na watomierz, zobaczymy ile nam ona w pełni konsumuje energii. 888, 86, tak jak widzicie, 885 do 88. Taki mamy przedział zużycia energii przez całą, prawda, kopareczkę. 6 kart na pokładzie z odtaków RTX-ów 3070. Dwa zasilacze, Corsarze, tutaj HX-y 1200. Akurat takie zakupił dla siebie do tej właśnie koparki górnik Marcin. Już zerknijmy, co się dzieje dalej. Mamy nadal wszystko tak jak było. 3,400 hasha i Cukato 32 na Nighthashu w pełni pracuje. Ja już powyżej 2 minuty mamy pracy tutaj minera. Zatrzymam sobie otóż już ten test i zrobię dla Was kolejny test. Zobaczyć sobie, jak one nam sprawują się w tym przypadku w Octopusie, czyli w wydobywaniu konfluxa. Już też na Nighthashu będziemy to wydobywali i NB minerem. Musimy poczekać, żeby się przełączyła cała kopareczka. Już się przestawiają karty, bo już nawet się zgłosił nam algorytm. Jest, mamy pierwsze odczyty. Zobaczcie, 207,6 MHz po 42, ale jeszcze jedna nam się karta nie uruchomiła. Poczekajmy. No, jeszcze je myśli. Dajmy jej czas. Jest. Wszystkie 6 ruszyły. 44, 40, 44, 08, 43, 44, 44, 40,5. W tej chwili mamy taki pełny, prawda, odczyt, czyli 260,6 MHz wszystkich 6 kart. Po temperatury, tak jak widzicie, od 42 do 57 stopni. Taka rozpiętość temperatur jest na tych wszystkich 6 kartach. O, poprawiły się nam wyniki. 267,6 MHz. Kalibruje otóż je miner jeszcze. Tutaj mamy w tym przypadku NB minera. 100% zatwierdzeń już na Nighthashu mamy i zużycie energii nam podaje HiveOS 750 W, a jak ustawiłem sobie tutaj parametry, no Core dałem po 130, memory minus 1000 i 125 W na każdą kartę. Odświeżmy jeszcze i zaraz zobaczymy, ile będzie zużywała nam koparka watów rzeczywiście na watomierzu. 267,3 MHz. Idziemy do watomierza. Na watomierzu mamy, proszę, 857, 855, 56 watów zużycia energii przez całą koparkę. Tutaj w tym przypadku same tylko karty wydobywają nam, prawda, algorytmie Octopus Confluxa na platformie Nighthashowej. W porządku, zerknijmy jeszcze, co się dzieje.
267. Mamy mega hashy wszystkich 6 kart z odtaków RTX-ów 3070. Ja sobie już zatrzymam, moi drodzy, tutaj minera i zrobimy sobie kolejny test, tak żebyśmy jakoś te testy w miarę mogli niezbyt długo, prawda, tutaj oglądać, bo nie mam ochoty tutaj, żeby Was zanudzać tymi materiałami. Chcę, żeby były w miarę one dla Was atrakcyjne, interesujące. Będziemy wydobywali teraz Lyra 2 Rev 2 na też NightHashu platformie i zobaczymy, jak tutaj nam się przedstawią te karty w tym aspekcie pracy. Jeszcze się nie ustawiają. O, już się, zobaczcie, ruszyły. Proszę bardzo. I mamy tak. Pierwszy odczyt 494,6 MHz z wszystkich 6 kart. Od 80 w sumie 3, 82, 77, 1. Pozostałe powyżej 83 mają MHz każda karta. 493,3 MHz. Poczekajmy, niech CC Miner jeszcze dobrze skalibruje nam karty. Ja pokażę, jakie ustawiłem sobie parametry. 130, MEM 1300 i voltaż na każdą kartę po 125 W. HiveOS podaje nam 747 W zużycia energii przez wszystkie 6 kart. 492,9 MHz. Ta jedna karta troszeczkę ma mniejszy wynik, pozostałe mają dosyć poprawny. Dalej mamy 492,9 MHz. Ok, zobaczmy, co się dzieje na naszym watomierzu, ile mamy zużycia tej energii w tym algorytmie. Mamy 870 W. W tym przedziale się nam utrzymuje to zużycie energii przez te 6 kart z odtaków. Cały czas wentylatory w pełni pracują, tak jak widzicie. Postaram się Wam tu zaprezentować. I ta cisza. Prawie dźwięku to mało, coś tam słyszymy. Jak te kultura tych pracy, tych wentylatorów, to jest budowa tych łopatek przez Zotaka, tu jest niesamowicie dobrze, precyzyjnie skonstruowana. Jestem na serio bardzo pozytywnie zaskoczony efektem pracy tych kart. Dużym atutem jest z Zotakowskich kart, moi drodzy, sytuacja 5-letniej gwarancji, co oczywiście u innych producentów raczej chyba jest to mało dostępne, przynajmniej z tego, co tam się starałem troszeczkę zorientować. Standardowi producenci zazwyczaj dają 2-3-letnią gwarancję. Zotac od siebie daje 5-letnią gwarancję na każdą z kart. No, to jest naprawdę duży atut i pozytyw tych, prawda, kart. Więc warto chyba będzie się rozejrzeć za takimi kartami dla siebie do koparki, bo serio powiem, że bardzo mi się spodobały i jeśli by były na rynku, to z przyjemnością dla siebie już wiem, co bym wybrał. Tutaj z Zotaka mogę spokojnie, naprawdę z całym tutaj moim doświadczeniem polecić każdemu nowemu górnikowi. Już zerknijmy, co tutaj nam przedstawia HiveOS. Mamy 492,5 MHz. Tak jak widzicie, parametry zostały prawie na tym samym poziomie, które były wcześniej. CC Miner pracuje, no jeszcze nie mamy 100% potwierdzeń, ale widocznie trzeba poczekać, aż na polu się nam to wszystko skalibruje w pełni i ustawi. Mamy już 3 minuty ponad pracy minera, więc ja sobie go zatrzymuję i zrobimy następny, otóż test. Będzie tu Zhash i tutaj będziemy w algorytmie EquiHash próbowali sobie szybki zrobić teścik. Więc za chwilę nam się to tutaj wszystko powinno wyświetlić.
poczekajmy, niech się karty nam ustawią też na najtrzeszowej platformie i Gminerem będziemy wydobywali sobie tutaj w tym algorytmie Equihashu. Jest, już się skonfigurowały karty, kopareczka już się pojawiła. Mamy Equihash 144,5, 519 ponad soli, czyli tak jak widzicie, no w sumie 3 karty mają bardzo wysoki wynik, a pozostałe 3 mają mniejszy wynik. No jeszcze się muszą skalibrować, musimy poczekać, żeby miner je dobrze oczywiście nam dostroił. Już mamy troszeczkę lepszy, 515,5 sola. Tak jak widać, poprawiają się dopiero nam te wyniki. Jak ja ustawiłem sobie tutaj parametry. Parametry dałem Core 130, MEM dałem 1200 i voltaż na każdą watę, przede wszystkim watę na każdą kartę, 125 na każdą kartę watów. Zobaczmy, odświeżam. I mamy 517,3 sola w tej chwili odczytu. HiveOS podaje nam 750 W zużycia energii, więc zerknijmy, ile nam wychodzi tu na watomierzu. Na watomierzu mamy 859, 860 możemy spokojnie zaokrąglić, zużycia energii w tym algorytmie Equihash to 144,5 na platformie najtrzeszowej. Procesor jest nieaktywny w tej chwili. Nie wydobywamy żadnego kryptowaluty, żadnego coina, więc pracują tylko i wyłącznie całkowicie nam karty. Bardzo fajna zestaw, prawda, kopareczki. Dosyć wydajne karty. Chyba gdzieś troszeczkę niedoceniane, bo Zodtak zazwyczaj no, był tak mniej lubiany tutaj u nas na rynku, ale powiem, do miningu zdecydowanie mi się bardzo spodobały te karty i jak najbardziej bardzo sympatyczny zestaw tej koparki wyszedł na tych kartach. Czy do komputera bym kupił taką kartę? Bo jeśli by była jakaś obudowa zamknięta, bardzo bym nie chciał tam bardzo zaglądać i przyglądać się, jak wygląda ta karta, jak ona pracuje i czy ma jakieś dodatkowe tam efekty świetne i w pracy, no to pewnie jak najbardziej bardzo fajna karta również by była. No, dla mnie no, troszeczkę może wygląd tu jest też istotny, żeby te karty były w komputerze dość ładnie, prezentowały się i tam były dosyć takie rozbudowane, no to pewnie bym wybrał troszeczkę inną firmę. Ale do miningu z całym tutaj moim doświadczeniem bardzo mogę spokojnie polecić te karty właśnie tej firmy Zodtak, tutaj model RTX-a 3070 Twin Edge. Już teraz zrobimy sobie przełączenie na kopanie, moi drodzy. Już zobaczmy sobie, co tu się jeszcze dzieje. No, HiveOS odpali się. Jest, odpalił. 520,2 mamy sola. 520,2. Karty nam się w pełni już lepiej ustawiły. Ja sobie zrobię, zatrzymam minera. I zrobimy sobie najlepiej całkowity restart koparki i zrobię sobie teraz przełączenie na ETH plus ZIL, tak żeby zobaczyć, jak będzie nam pracowała koparka już w oczywiście wydobywaniu procesorem, bo mamy tutaj Ryzena 3600, więc warto by zobaczyć, jak te prawda, ten Ryzen nam będzie wydobywał ten 3600, z jakim efektem, no i plus karty, tak żeby zobaczyć obiektywnie, ile będzie zużywała nam cała koparka z kopiącym procesorem. Czekamy na restart całej kopareczki, także po tych testach, żeby ustawiła się nam na nowo, żebyśmy mieli prawidłowe odczyty już w pełni działającej nowej konfiguracji pracy na innym ustawieniu minerów. Jeszcze się nie uruchomiła. O, już się pojawiły, zobaczcie.
SRB minerem Zilla będziemy wydobywali, a T-Rexem Ethereum na Hiveonie w tym przypadku. Już procesor nam 12 wątków, zobaczcie, ruszyło. Mamy w Random Mixie 6,777 kilohesza, czyli 6777 heszy. Same siódemki, dlatego tak mi ciężko było tutaj je tutaj po kolei wypowiedzieć. O, teraz zobaczcie. Karty ruszyły. T-Rex już podjął pełną pracę. SRB Miner również poprawił wszystkie wyniki. Mamy 7304 hesze, czyli 7,304 kilo hesza. Temperatury na procesorze, no wiadomo, po restarcie troszeczkę jeszcze są niskie, ale poczekajmy, niech chwilę pochodzą. Karty pracują 372,5 megahesza. Zobaczcie, dosyć równiutko. Jedna troszeczkę ma mniejszy wynik, pozostałe są na tym prawie samym poziomie. ...7069 hesza ze wszystkich wątków tutaj procesora Ryzena 5 3600. Mamy 732 W, podaje nam HiveOS, więc zaraz sprawdzimy to, jak się to ma do rzeczywistości na watomierzu. 7058 heszy w tej chwili i 60 stopni temperatury, proszę, na każdym wątku procesora. Karty są nadal chłodniutkie, od 43 do 58 stopni. Ok, idziemy na watomierz. Zerknijmy, co tu się dzieje. Mamy zużycie energii 895 w sumie watów w wydobywaniu, prawda, procesorem Ryzenem 5 3600 i wydobywają nam karty Ethereum w tym samym czasie. Więc procesor, tak jak widzicie, jest załączony. System chłodzenia Fortis trójeczka w pełni nam ładnie tutaj schładza ten procesor i karty wszystkie cichutko, przyjemnie, aż chce się tutaj przy tej koparce siedzieć, pracują w pełni bardzo, bardzo komfortowo. Teraz za chwilę zrobimy podsumowanie efektów inwestycji tu górnika Marcina. Zobaczcie, T-Rex już ma 100%, SRB Miner już 10 potwierdzeń dostał z pula i nadal wyniki się nie zmieniły. Wszystko jest na takim samym poziomie. Jedynie tylko temperatura troszeczkę na procesorze o 1 stopień nam urosła. Ok, zobaczcie sobie, na X.comie znalazłem te karty właśnie z Zotac GeForce RTX 3070 Gaming Twin Edge. Mamy produkt powiadomić o dostępności, a ostatnia cena 3939 zł. Ta sama karta, którą tu mam w tej koparce w 6 sztukach, prezentuje się tutaj właśnie na stronie X.comu. Z tego, co się dowiedziałem, moi drodzy, górnik, tutaj Marcin, kupił te karty po 3700 zł za sztukę. No, była jeszcze to dosyć niższa cena, może nie rewelacyjna, ale zawsze mniejsza. I teraz policzmy sobie kosztorys górnika Marcina. Mamy tak, płyta główna MSI B450 Gaming plus Mac mamy 400 zł, Ryzen 880, pamięci 2x4 GB, 3000 MHz, 220 zł, 6 kart z tych Zotaków RTX-u 3070, wyszło górnika 22 200, Ryzery 450, Corsarze 2 sztuki, 2200 zł za obydwie, czyli po 1100 za sztukę, dysk 100 zł i Spartan Forti 170. Dało nam to łącznie 26 620 zł. Tyle tutaj te koszty nam się podsumowały. Koparka na dobę ukopie nam 0,0266 ETH. Ta wartość oczywiście zawsze jest zmienna, bo to zależy od poziomu trudności w danym czasie.
Ten wynik ja mogłem tu wprowadzić przy poziomie trudności w danym momencie, kiedy robiłem tą tutaj rozpiskę, przy 4,60 poziom trudności. W obecnym czasie zobaczmy sobie na Ethereum, jaki mamy poziom trudności. Jak się to kształtuje? No, mamy 4,65 PTH, czyli już jest poziom trudności wyższy. W lutym pewnie zobaczymy już 5. Z tego, co się tutaj zaczyna dziać, to już z piątkę na pewno poziom trudności PTH będziemy widzieli na tych naszych tutaj statystykach. I teraz What to Mine, jak nam pokazuje, wprowadzając sobie 372 na Ethereum, prawda, mamy mega hasze. Zrobimy sobie tu obliczenie, jak się to kształtuje, ile nam zarobi taka koparka według What to Mine'a. What to Mine nam podaje, że 34,60 dolara brutto, po odliczeniu kosztu prądu 31,40 dolara netto. To nawet nam w tej chwili wyliczyło, że będzie dużo więcej mogła jeszcze ukopać, ale te wartości są co chwila, każdy odczyt jednak się zmieniają, więc ja tu przyjąłem tą wartość, tak jak widzicie, 0,0266 ETH, prawda, na dobę tyle nam ukopie. Co daje nam wartość na cały miesiąc? 0,798 Ethereum na miesiąc. Może być to mniej, bo to jak będzie trudność większa, może być więcej, jeśli by się tam troszeczkę poprawiła. Więc to też jest czynnik zmienny. I teraz, licząc to do wartości Ethereum, no to mamy tak. Jeśli byśmy mieli Ethereum, kosztowało nas 1000 dolarów, no to przeliczając to po kursie dolarowym 3,75, wychodzi nam 2992 zł brutto. Koszt prądu 641 kWh zużyje nam koparka, 59 groszy brutto. Przy taryfie tańszej mamy w tej chwili koszt prądu i wychodzi nas koszt na miesiąc 378 zł. Czyli odejmujemy tą wartość od naszego zysku brutto, zostaje nam 2614 netto. Teraz przy cenie ETH 1320 dolarów. W obecnym sytuacji już jest 1330 parę. Gdy przygotowywałem tabelkę, było 1320 dolarów kurs w danej chwili. Więc daje nam to wartość po mnożeniu kursu dolarowego 3950 zł brutto. Odliczając koszty prądu, mamy 3572 zł na miesiąc. I przy cenie Ethereum 1550 dolarów, no oczywiście ona będzie pewnie już niebawem, więc moi drodzy, wychodzi nam 4638 zł brutto. Odliczając koszty prądu, mamy 4260 zł netto. I teraz czas zwrotu. Przy tej pierwszej opcji najsłabszej 11 miesięcy. Przy tej obecnej sytuacji ceny Ethereum 7,5 miesiąca zwraca nam się ta koparka. Przy 1550 dolarów za sztukę ETH mamy 6 miesięcy czas zwrotu i amortyzacji tej koparki. Więc to są dosyć optymistyczne oczywiście obliczenia. Najbardziej realne to można powiedzieć, że do roku czasu spokojnie nam ta koparka powinna się zwrócić. Oczywiście, jeśli Ethereum nie spadnie do wartości 300 czy 200 dolarów. Ale jeśli będzie się utrzymywało na tym przedziale od 1000 w górę lub nawet wyżej, no to czas zwrotu pewnie będzie jeszcze z lepszą korzyścią inwestycji tutaj dla nas. Więc czy warto by zbudować taką koparkę i zainwestować dla siebie oczywiście do wydobywania? Powiem tak. Dla mnie ona jest wprost idealna. Podsumowując ten materiał, moi drodzy, co mogę powiedzieć? Czy podoba mi się ta koparka i czy bym dla siebie taką zbudował, albo każdemu z Was nowemu polecił te karty i budowę na kartach RTX-ach 3070? No nie musimy brać pod uwagę tutaj Zotaka, możemy wziąć zupełnie innych jeszcze producentów, którzy produkują oczywiście karty RTX-y. No myślę, że jak najbardziej tak. Te karty są dosyć fajne, dosyć wydajne. Pomału widzę, że górnicy z braku kart
zaczynają doceniać te akurat RTX 3070, bo zazwyczaj każdy rzuca się na RTX 3060 Titanium, które są w tej chwili, no powiem, że bardzo mocno niedostępne. Duże, duże kłopoty są z dostępnością 3060 Titanium. Chyba że ktoś chce przepłacić po naprawdę dużych cenach z kosmosu, no to wtedy możemy kupić te 3060 Titanium, ale tak, żeby kupić je w wartościach realnych, rynkowych, no to jest po prostu raczej bardzo mocno ciężko dostać takie karty. Przy obecnej sytuacji, czy bym wybierał 3070 RTX, jeśli nie ma RTX-u 3060 Titanium? Jak najbardziej. Bardzo dobra karta. Powiem tak, to jest... Jak mamy auto, mamy silniki w tym aucie, jedno i drugie porównujemy do siebie. Mamy w jednym 1600 pojemność silnik, w drugim mamy aucie 2 litry. Jeden i drugie auto będzie jechało. Jedno i drugie nas zawiezie z punktu A do punktu B. Ale elastyczność pracy silnika 2 litry a 1600 i zużycie energii w tym przypadku na koparce, na kartach, a tam będzie paliwa, będzie przynajmniej z korzyścią na silnik dwulitrowy, bo będzie bardziej elastyczny, nie musimy go bardzo mocno piłować. To samo jest z tymi kartami. Tu jest lepszy układ rdzenia karty, lepszy, prawda, chipset tej całej karty i ona bardziej sobie elastyczniejsza jest i przygotowana. 3060 Titanium ma bardzo zbliżony ten chipset do 3070, ale to nie jest to samo. To jest troszeczkę coś innego, troszeczkę słabsza technologia w 3060 Titanium. Nie zaprzeczę, że 3060 Titanium jest gorszą kartą, nie. Jeśli porównamy cenę, hash rate, prąd, 3060 Titanium tu wygrywa. Jest wydajną, prawda, mega komfortową kartą do działania i przede wszystkim stosunek ceny do hash rate'u, do oczywiście efektów pracy, jak i też do zwrotu, no jest chyba lepiej korzystniejszy przy 3060 Titanium od 3070, ale przy obecnej sytuacji rynkowej ceny się poprzestawiały, bo 3060 Titanium kosztuje drożej niż 3070 RTX, więc tutaj skłaniałbym się do zakupu bardziej 3070. Notabene w marcu mają się pojawić 3070 Titanium, czyli to jakby troszeczkę lepsza jeszcze wersja od zwykłej RTX-a 3070. Sam będę polował dla siebie do własnego mojego prywatnego komputera kupić taką kartę, nie do budowania koparki dla siebie, bo ja już nie potrzebuję, tylko i wyłącznie do komputera, którą będę chciał sobie właśnie zamontować, zobaczyć te nowe gry wszystkimi efektami tych kart, więc no czekam na tę premierę 3070 Titanium, a na obecną chwilę, czy bym złożył koparkę na kartach z Zodtaka w tym przypadku prezentowanych tu na tym materiale? Jasne, że tak, bez żadnego zastanowienia. Rewelacyjna karta. Chłodna, kultura pracy tej każdej karty, to jest coś wspaniałego. Cichutka, przyjemna, zgrabna, całkowicie naprawdę wydajna karta i nie boi się wydobywania przeróżnych coinów. Elastyczna i wszechstronna we wszystkich zadaniach. Bardzo wyśmienita karta. W całej tej koparce, w te 6 kart, naprawdę prezentuje się dosyć przyjemnie i pracuje to wydajnie. Tak jak widzieliście na materiale, dają radę w każdym algorytmie. I przede wszystkim w domowym zaciszu wydajna, piękna koparka. Nic lepszego do działania, jak najbardziej dla zwykłego, oczywiście, Kowalskiego. Więc moi drodzy, w sumie to takie moje prywatne tutaj podsumowanie. Każdy ma prawo własnego zdania i wyboru. Nie mawiam, nie tutaj jestem jakoś stronniczy. Dla mnie mega zaskoczenie. Pod względem tutaj byłem bardziej sceptyczny na te karty z pierwszego wrażenia, jak wyjąłem je z pudełka, ale dały naprawdę kawał dobrej pracy w hash rate, jak i też w kulturze pracy. A to jest dosyć ważne, bo te karty, no górnik tutaj Marcin, kupował je po 3700. No jest to już jakiś zasób, prawda, pieniążków za jedną sztukę takiej karty. Więc zobaczymy, jak się będą sprawowały już u niego, bo już niebawem odbiera tą maszynę dla siebie i będzie mógł się na niej już spokojnie dla siebie coś tam wydobywać.
Więc na tym będę kończył ten materiał. Dziękuję Wam za obejrzenie jak najbardziej tego całego materiału. Mam nadzieję, że był pomocny dla Was w jakimś tam przemyśleniu, zastanowieniu się i poszukiwaniu dla siebie własnych kart, które Wy chcecie sobie tam kupić i żeby zbudować dla siebie fajną, jakąś przyszłościową platformę kopareczki. Więc tutaj jak najbardziej godne poszukiwania i polecenia karty RTX 3070 z Zotaka. Świetne i wydajne karty. Ktoś to jak ma oczywiście chęć jakiejś tam pomocy, żebym, prawda, coś tam pomagał w jakimś złożeniu koparki, skonfigurowaniu, ustawieniu, doradzeniu czy nadzorowaniu sprzętu, zapraszam do kontaktu najlepiej na maila foxbaksik40@gmail.com czy napisać w komentarzu pod danym filmem i oczywiście postaram się z Wami, z każdą tą osobą skontaktować. Ci, którzy napiszą maile, pamiętajcie o numerze telefonu do siebie. Uczulam po raz, już nie powiem ile, bo już sam nie wiem, ale multum razy już o tym wspominam. Numer telefonu obowiązkowy w tych każdych mailach, które piszecie do mnie. Bez tego numeru telefonu naprawdę nie będę odpisywał. Nie jestem w stanie nadążyć nad odpisywaniem maili, które przychodzą codziennie po 20 do 30 sztuk, więc wybaczcie, no muszę przyjść i też składać, pomagać innym. Nie mam na to tak, przepraszam, nie mam na to aż tak dużo czasu, żeby oczywiście tutaj odpisywać na te maile, które tam ktoś tam wymaga jakiejś potrzeby, ale na zasadzie, żeby nie skontaktować się telefonicznie, więc czekam na Wasze informacje, czekam na Wasze komentarze, opinie o tym zestawie koparki, jak Wam się ona spodobała, czy co sądzicie o wyborze tutaj górnika Marcina, całego zestawu, jakie są Wasze zdania. Chcę to usłyszeć i napiszcie ciekawe, mam nadzieję, i bardzo obszerne komentarze pod tym materiałem, jakie Wasze są tutaj poglądy odnośnie tej całej koparki. Dziękuję Wam za wszystkie subskrypcje nowe, które przybywają. Dziękuję Wam serdecznie za wszystkie polubienia i czekam na następne. Następny materiał będzie o kolejnej koparce też, o tych RTX-ach 3070. Tutaj będą GameWardy, Fantomy. Bardzo pozytywne zaskoczenie. Również bardzo ciekawa propozycja do miningu. Świetne karty. Powiem, że no jednej z Zotaki i GameWardy robią tutaj kawał dobrej pracy w miningu. Ciekawostka, Dual BIOS w tych GameWardach. Coś nowego od stajni NVIDIA, więc mam nadzieję, że będzie to też ciekawy i fajny materiał dla Was. Więc nie przedłużając, zapraszam na kolejne materiały na moim kanale i jak najbardziej dziękuję Wam za obejrzenie i pozdrawiam tutaj górnika Marcina. Pozdrawiam Was wszystkich, moi widzowie, serdecznie i gorąco. Do następnego materiału. Niech moc hashrate'u będzie z Wami, górnicy. I trzymajcie się. Na razie. Hej, hej!